Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Rozmowy Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest zastępca burmistrza miasta Kętrzyn, pan Damian Nietrzeba. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W styczniu minął rok od objęcia przez pana stanowiska zastępcy burmistrza. Jak ocenia pan swoją pracę? Na pewno nowe doświadczenie. Od początku powtarzałem. Stanowisko zastępcy burmistrza różni się diametralnie od wcześniej pełnionych przeze mnie funkcji. Przede wszystkim szerszy zakres, dużo nauki przez ten rok, dużo spraw, które musiałem sobie tematów przyswoić. Jedne są bliżej mnie, drugie dalej, jedne łatwiej przyswajałem, drugie trochę gorzej, ale ciągle się uczę i myślę, że najgorzej to nie wygląda. A jakby mógł pan wymienić najlepsze, największe osiągnięcie minionego roku? Ja zawsze powtarzałem, że nie pracujemy indywidualnie, tylko pracujemy w zespole, więc te sukcesy są wspólne. Myślę, że największym jest ostatnie podpisanie umowy na budowę Westerplatte BIS i tutaj jest taki konkretny przykład właśnie pracy zespołowej poprzez pracę Wydziału Inwestycji, który był odpowiedzialny za aktualizację dokumentacji, poprzez pracę biura, które bezpośrednio podlegało pode mnie, czy biura pozyskiwania środków zewnętrznych, które we współpracy z firmą zewnętrzną przygotowała wniosek, który uzyskał bardzo wysoką punktację, zajął 7 miejsce na 56 wniosków złożonych. I otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych, co bardzo usprawni nam realizację tej inwestycji, a to jest praca wielu, wielu ludzi. No właśnie, jak już pan wspomniał, rok 2016 obfituje w wiele ważnych dla miasta inwestycji, między innymi Westerplatte BIS, gdzie w poniedziałek burmistrz Krzysztof Haćman podpisał umowę. Dlaczego dla mieszkańców miasta ta inwestycja jest ważna? Dlaczego jest ważna? Przede wszystkim im większa i lepsza siatka dróg w każdym mieście, tym większy komfort dla jego mieszkańców. Uważam, że ta siatka powinna być jak najmocniej rozbudowana. Nie ukrywam, że Westerplatte BIS powinno być zrealizowane 10 lat temu i teraz byśmy już do tego tematu nie wracali. Droga ta już... Myślę, że każdy przyjąłby jako zawsze istniejącą. Teraz na szczęście po 10 latach dopiero udało się sfinalizować. Niedługo wykonawca wchodzi, rozpocznie pracę, termin zakończenia realizacji, koniec października. I myślę, że wtedy tak naprawdę wszyscy mieszkańcy Kętrzyna zauważą, jak ważna i pomocna będzie ta inwestycja. Właśnie starania trwały 10 lat i udało się. Natomiast w dalszym ciągu nie rozwiązano problemu skrzyżowania ulic Daszyńskiego i Mazurskiej. Co w tym temacie? Tutaj również trwają prace. Tutaj problem jest bardziej skomplikowany, gdyż ulica Daszyńskiego jest drogą wojewódzką i wszelkie uzgodnienia muszą się odbywać z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W chwili obecnej przygotowana jest dokumentacja. W ubiegłym roku zostały przeprowadzone ekspertyzy. Jako najkorzystniejszy został przyjęty wariant budowy ronda na skrzyżowaniu tych ulic. Wiem, że dokumentacja jest gotowa, jest w uzgodnieniach. Myślę, że w przeciągu dwóch i pół miesiąca będzie już pozwolenie na budowę. Natomiast następnie będzie poszukiwanie środków inwestycyjnych. Inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Miasto Kętrzyn oczywiście może wesprzeć tę inwestycję. Wierzymy, że takie środki znajdą się w Olsztynie. Kolejna ważna inwestycja to budowa przedszkola na osiedlu Piastowskim przy ulicy Wierzbowej. Miał pan okazję zobaczyć już wizualizację obiektu i co pan o nim sądzi? Tak, miałem okazję zobaczyć. Uczestniczyłem też w pracach koordynujących przygotowanie tej wizualizacji. Co mogę powiedzieć na temat obiektu? Na pewno odważne. Takiego budynku, obiektu w naszym mieście nie ma. Autorem koncepcji jest znany olsztyński architekt Tomasz Lela. Autor między innymi portu lotniczego w Szymanach. Jest on wielkim miłośnikiem architektury Warmii i Mazur i w naszym przedszkolu połączył zabudowę, która występuje w okolicach ulicy Wierzbowej z tradycyjną mazurską architekturą i tak jak mówię, obiekt jest bardzo odważny. Przede wszystkim będzie to komfortowe przedszkole. Koncepcję mamy zaakceptowaną. Niedługo przystąpimy do przygotowania dokumentacji. Myślę, że w przyszłym roku rozpoczniemy inwestycje. Wierzę, że to będzie taka sztandarowe nasze przedszkole, które będzie również wzorem dla innych samorządów
jak należy budować nowoczesne przedszkola. Taka teraz flagowa inwestycja miasta, o której dużo się mówi, czyli Centrum Transgraniczne Kultury Sportowej przy ulicy Bydgoskiej. Na jakim etapie są projekty? Tak, to jest nasza najważniejsza inwestycja na najbliższe lata, ale też najtrudniejsza. No, mamy dokumentację, mamy pozwolenie na budowę. Moglibyśmy przystąpić do realizacji inwestycji, jednak jest to bardzo droga inwestycja. I w chwili obecnej trwają poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Złożyliśmy już kilka projektów, między innymi do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj przypomnę, że z tego funduszu otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 4 Hali Mistrzów. Tam było dofinansowanie ponad 1 000 000 zł. Także liczymy, że fundusz również wesprze budowę naszego centrum przy ulicy Bydgoskiej. Złożyliśmy 3 wnioski do Ministerstwa Sportu. Planujemy jeszcze złożyć kolejny do połowy kwietnia. Będziemy czekać na wyniki. W chwili obecnej kończymy też opracowanie programu rewitalizacji. W miesiącu czerwcu rozpocznie się nabór wniosków na rewitalizację i wierzymy, że uda nam się, że regulamin tego konkursu, bo jeszcze nie znamy szczegółów, myślę, że na dniach te szczegóły Urząd Marszałkowski publikuje, dopuści nam możliwość aplikowania właśnie na przebudowę stadionu przy ulicy Bydgoskiej. Także szukamy źródeł finansowania. Jest to ważna inwestycja, jednak chcemy, tak jak na przykładzie Westerplatte BIS, znaleźć maksymalne źródła zewnętrzne i wówczas podejmiemy decyzję o rozpoczęciu realizacji. Wierzymy, że to będzie 4. kwartał tego roku. Przed objęciem stanowiska zastępcy burmistrza był Pan dyrektorem Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Stąd planowanie i organizowanie spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Kętrzyna jest tematyką dosyć bliską Panu. Jak na rok 2016 kształtuje się oferta kulturalno-sportowa miasta? Będąc dyrektorem Kętrzyńskiego Centrum Kultury, no już wypracowaliśmy pewien schemat imprez. Mieszkańcy Kętrzyna już są przygotowani na nasz kalendarz, który cykl imprez plenerowych rozpocznie się wraz z końcem kwietnia, zakończy się we wrześniu. W tym roku imprezą kończącą, myślę, że mogę zdradzić, to nie będzie to tajemnica, to będzie we współpracy z Philipsem jubileusz 20-lecia tej firmy. Szczegółów jeszcze nie mogę ujawnić, twoją pracę, które przygotowawcze do tej imprezy, ale ta impreza odbędzie się we wrześniu. Natomiast rozpoczynamy tradycyjnie majówką i każdy weekend dla mieszkańców mamy przygotowane atrakcje. Oczywiście wraca Kętrzyńskie Mazurskie Kino Plenerowe. W tym roku trochę w zmienionej formie, nie będą to tylko wyświetlane filmy. Chcemy to wzorem ostatniego kina z ubiegłego roku połączyć z konkursami, zabawami dla publiczności. Oczywiście gwiazdy dla najmłodszych, gwiazdy dla osób troszkę starszych, bardziej wymagających, tak żeby ten kalendarz imprez był zróżnicowany, żeby każdy mógł dla siebie coś znaleźć. Jako największa gwiazda myślę, że koncert Andrzeja Piasecznego. Przedostatni weekend lipca tradycyjnie już w Kętrzynie odbędzie się czempionat koni zimnokrwistych, również piknik mazurski Walkiria, którym miasto Kętrzyn również jest partnerem, dlatego ten Kętrzyn staramy się zrobić takim najmocniejszym akcentem całego lata. Odbędzie się wówczas koncert Andrzeja Piasecznego, jak również rozpocznie się jarmark jakubowy, także chcę ten weekend, żeby był nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów, którzy tłumnie w tym czasie odwiedzają nasze miasto. Część imprez jeszcze jest planowanych, trwają rozmowy, także tutaj nazwisk nie chciałbym zdradzać, natomiast stałe imprezy, które cieszą się dużą popularnością, oczywiście w kalendarzu się znalazły. Sukcesywnie kalendarz będzie publikowany na stronie miasta, na stronie Kętrzyńskiego Centrum Kultury, w gazecie Nasze Miasto Kętrzyn.pl. Stanowisko zastępcy burmistrza miasta Kętrzyn jest na pewno pracochłonne, poświęca dużo czasu. Czy w natłoku pracy znajduje Pan czas na realizację swoich pasji? Co w wolnym czasie robi burmistrz Damian Nietrzeba? No, zgadza się, że tego czasu wolnego jest mało, ale czas na realizację pasji musi się znaleźć, bo człowiek nie może tylko ciągle pracować, jednak musi się czasami oderwać od życia zawodowego. Oczywiście ta ilość pasji jest ograniczona.
Moje pasje to takie dwie główne pasje. Pasja bardziej bierna i bardziej aktywna. Ta bierna to oczywiście dobry film, dobra książka. Jestem pasjonatem kina. Dlatego też cały czas czuwam nad repertuarem kina Gwiazda, bo jest mi bardzo bliski. No, jako ciekawostkę dodam, że miesiąc luty był frekwencyjnie najlepszym miesiącem od momentu otwarcia naszego kina. Także popularność kina Gwiazda ciągle jest stała, duża. Wszystko zależy od tytułów filmowych. Ten rok generalnie zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Już początek roku pokazał. Natomiast w lutym przekroczyliśmy 9 tysięcy widzów. Nawet miesiąc otwarcia, styczeń 2012, nie zgromadził takiej widowni. Także serdecznie dziękuję wszystkim widzom i zachęcamy do odwiedzania. Także tak wspomniałem, kino, no i aktywniej sport, przede wszystkim siatkówka. No niestety ostatnio miałem dłuższą przerwę spowodowaną skręceniem nogi, gips 4 tygodnie. Ale już pierwszy trening mam za sobą, dzisiaj kolejny, także ćwiczymy, turnieje przed nami. Czyli w trakcie najbliższej rundy ligi zobaczymy burmistrza? Nie wiem, dzisiejszy trening zadecyduje, gdyż jednak ja uważam, że jeszcze za wcześnie, ale koledzy z drużyny chcą, żeby ich wspomóc. Na pewno na ławce z boku, na pewno będę. Trzy kolejki decydujące o tym, czy będziemy w fazie play-off, czy nie. Naszym gościem był zastępca burmistrza miasta Kętrzyn, pan Damian Nietrzeba. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.